Wrocławskie Hydropolis to miejsce, które w nowoczesny sposób edukuje młodszych i starszych. O tym, jak ważną rolę w życiu naszej planety odgrywa woda. Z roku na rok przybywa nam eksponatów oraz nowych metod i edukacyjnych, ale też takich wystawienniczych, żeby zainteresować gości i zarazić ich taką wrażliwością do wody. W Hydropolis można znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Tematyka wody opowiadana jest wielowątkowo. My jako ludzie jesteśmy złożeni z wody. Tak naprawdę około 60% naszego organizmu to właśnie woda. I jedna ze stref, która nosi nazwę człowiek i woda, opowiada o tej niezwykłej roli wody, która spełnia w naszym organizmie. Od tego, dlaczego znalazła się na naszej planecie, poprzez eksplorację głębin, oceanów oraz mórz, po życie, które jest w tychże słonych wodach, kończąc na tym, jak geograficznie położone są różne rzeki, jaki miał wpływ na rozwój cywilizacji, aż na końcu spotykamy się we Wrocławiu i opowiadamy o tym, dlaczego we Wrocławiu jest tak wiele rzek i na co mają tak naprawdę wpływ. Choć oceany pełnią kluczową rolę w filtrowaniu dwutlenku węgla, to z każdym rokiem są coraz bardziej zanieczyszczone. Jest w nich masa plastiku, stare statki, a także umierająca rafa koralowa. Hydropolis od wrocławskich historii wychodzi do problemów globalnych, które jeśli nie zostaną rozwiązane, mogą doprowadzić do katastrofy. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.